Siema, siema, witam serdecznie, kolejny odcinek z Among Obrzydliwe. Us. Po prostu. Like, subskrypcja, fałsza szajba, jak link w opisie, polecam serdecznie, rozpoczynamy gierkę. Smacz tego na początek, widzowie, i ruszamy, jestem Warlockiem. Dobrze. Okej, ja dałem klakier Vixa. Ale to może być dobra runda, coś czuję tym Warlockiem. Bardzo dużo osób Vixa jeszcze przy mnie tak się porusza. Dobra. Zrobione. Otwórzmy tutaj te drzwiczki. Tutaj kopalnik. Dobra, lećmy na dół. Odujmy sobie naszą umiejkę urlokową. To może być naprawdę dobra runda. Dobra. Dobra, mamy 100%. Lećmy. Ajajaj! Anako! Witam. Ciało Hubiego już trochę ma ogólnie i na pewno moim mnie zabił, AB nie zabił, ATM nie zabił. Klakier też nie zabił. Bo wiem kiedy padło i wiem, że na pewno... Ale gdzie ono jest? Obok ogniska. No to na pewno nie ATM i nie... Czekaj. Klakier? Klakier był przed tylko z kompsów schodził. Ja byłem po prawej całą rundę. Ja widziałem Karolinkę i widziałem... Kogo jeszcze widziałem? Ja. Klakier był przy mnie. Klakier, z kim mnie teleportowało? Za mną. No to Wiktor też nie zabija na pewno. Okej. Okay. Ja z kimś jechałem na górę wcześniej, na początku rundy. Na początku to sporo osób było tam w komunikacji. No to wszyscy, co polecieli na komunikację, są niewinni. No ja dopiero teraz zdecydowałem. No ale wiesz, to w kontakt Master Venta, który mógłby... No, ale nie. Ja wiem, że ten pan dokładnie kill, no nie? I widziałem, i mnie chwilę później tepnęło do was. Ale to tak. Może nie sprzedawaj tak swojej roli. Nie, spokojnie. Nie domyśli się. Może być kilkoma rolami. No nie, koniecznie. Ktoś ma pomysł? No to nie jest aż tak lotny, mówię wam. Nie domyśli się. No dobrze. Nie domyśli się. Ktoś wie, gdzie jest drugi zgon? Nie wiem, gdzie jest drugi zgon. Nie wiem, ale, nie zgonowałem. No i nim był wcześniej w meeting roomie, zanim mnie teleportowało. I tam teleportowało Vixę. Nie wiem, wydaje mi się, że to mogła być Karolinka. Tak właśnie się ja go przynajmniej nie widziałam. Byłam z klakierem! Karolince. A, to przepraszam. No tak, tak, ona była... Nie, ja z klakierem cię nie widziałem, ja klakiera samego robi. Widziałem. Nie, no między lookoutem a Per Enginem ona była, no. A, okej. Okay. Bo klakier jak jeszcze sekundą miałem i klakiera i Karolinkę. Dobra, to skipuję jeszcze. Ja nie zgonowałem. Taktycznie słabo. Ale zgonowałem. Dobra, lecimy. Dobra, lecimy. Fixa jakby chciała mi coś przekazać. Ale nie wiem co. Zróbmy tutaj taska. A chcesz mi przekazać Vixa? Dobra, zobaczmy jak to wygląda. Chodź, ruszył się. Mam underdoga, to jest trochę przewalone. Przynajmniej w tym przypadku. Patrz. Spokojnie, Vixa, spokojnie. To takie gorącej wodzie kompana. No kurwa, i się naładować umiejka, to nie są proste rzeczy. Robimy sobie tutaj. Dobrze. 15. O! Lakier, no dobra. Okej, ciekawa tutaj. Już nie mogę zabijać. Koncepcja. Ciekawe. Vixa na pewno zabiła. To jeszcze. No, właśnie... Tam był chyba Gremlin? Zielony? Ja jestem tuż za. Nie, no ja obok niej byłem. Gdzie Vixa zabiła? Nie, no właśnie takie. I jeszcze jedno, w poprzednim, gdzie powiedziałeś Vixa, że nie widziałaś. No i Lima. A to nieprawda, bo jego ciało jest w dormie. Było w dormie, dlatego że tam jest jego pet. A mnie właśnie wytypało stamtąd. Było. Nie było go tam, a teraz jestem weteranem. Ej, dobra, ale czekaj. Ja chcesz mu je wywalić. No dobra, ty mówisz, że widzieliście podobny kolor do mojego. Skipuje. To Klaudynka ma taki. To, nie, to AB, to może był AB. Ale co ja? Halo, jakie ja? Ty stałeś koło ciała, tak? No tak, stałem. Słuchaj, no AB, właśnie, no to sobie się przyznałem do tego. AB widział, że ciało padło i się co. No nie, no ja właśnie tak zaczynam wchodzić pod robienie, ja takie, ciekawe, Vixa, ciało leży. No. On się na mnie wywalił, ja go nie zabiłam. To Vixa jest, ja dwie osoby już się na tobie wywaliły. Jedna osoba!
To jest Vix. Powiedziałem tylko o klakierze. Pierwsza runda wyglądała tak, że poszedłem robić sobie kumetki w The Dormie. I mnie stepnęło do komunikacji z Vixą. Po czym wracam do The Dormu teraz w tej rundzie i widzę tam Peta. Który ale był... Nulina tam nie było, czego nie rozumiesz. No i Lima, więc musiał tam zginąć. Nie możesz, żebyś go nie widziała. Vixa jest zła. No. Vixa nie jest zła. Jest. Vixa jest zła. Nawet okropna. Chciałabym powiedzieć, Vixa, że AB też skipnął. To skipnął? AB też skipnął. No skipnąłem, tak. No. Prosecutor. Twoja mama. Dałaś się. Dobra, idźmy za Atemem. Może to łatwo wplątać w to, że jestem byłem Guardian Angelem Vixy po prostu. To może być spoko opcja w sumie. Ale dobra, mamy łatwego killa, że ona jest prosecutorem. Mam nadzieję, że ogarnie. Laudynka. Dobra, Karolinka, w porządku. Ładujmy swoją umiejętność. No spokojnie. Pam, pam, pam. Dobra. Gdzie może ich być dużo? Ustawmy może sobie kompsy. I poszukajmy jakiegoś miejsca, zbierzmy jakąś grupkę osób rzeczywiście. To może być fajna opcja. Co najmniej 2-3 osoby byłoby fajnie zebrać. O, ciało. Kurde, Bella jest tam. Snitch. Niedobrze. Mam nadzieję, że ona się nim zajmie. Ja się nim zajęła. Jak mi się wydaje. No elo. Gracie? A jeszcze gramy. Dobra. Dobra, mam ich. Co się w tej rundzie stało? Niezła impreza na tych kompsach. Ej, dobra. Trzy ciała są na kompsach. Klaudynka nagle pojawia się w storage'u. A mnie tepnęło z kimś, bo ja byłam wtedy... Nie... A z kim się tepnęłaś? Jest... Nie wiem, z kim mnie tepnęło. Bo dosłownie nikogo tam nie było. Ale w którym miejscu? W storage'u. Storage'u. A dokąd tepnęło ją? I mam wielkie podejrzenia co do AB'ego. Dlaczego? Po pierwsze, Vixa często z tobą biega jak... Nie, no ja ci wytłumaczę, dlaczego... Po drugie, Ja z nią byłem. Zawsze, jak jesteś impostorem, zauważam, pierwsze co jedziesz komunikacją na komunikację... Nie, no to ja w każdej tak robię. Nie w każdej. Nie tylko jak jestem... Zazwyczaj, jak jesteś crewmate'em, to robisz komunikację po lewej stronie paski. Jak byłem jesterem, to pobiegłem normalnie i robiłem tego. Robiłem ognisko. Poza tym, no, zostałem was przy ciele, no. Nie, no, kwestia była taka, że, no, byłem jej GA, no. I dlatego tak się zastanawiałem. No, ale patrzcie, wiem, że jestem czysta, Gremin też wie, no, Doran był z nami i zostaje Klaudynka i AB. Ale padły 3 ciała, czy tam 4, tak? Teraz mam dobrą rolę, no, bo z amnezjaka wziąłem teraz rolę sobie. Były ogólnie 3... Wiem, na kogo zagłosowałeś. Były 3 ciała obok siebie. AB'ego. Aha. Dlaczego? Wow. Znaczy, no, to mogę być AB, ale to było tak... Ale moja rola mi mówi, że jesteś do bani. Aha! No to fajnie, fajna Szaro, możesz mi zaufać. Wiem. Żebyś go wywaliła. Dlaczego niby? Później ci powiem. Aha, później mi powiesz. Jak się ukujemy się. Wow. O, Klaudynka była drugim. Zestrzeliłeś. Jak zestrzeliłem? Nie, ona była drugim? Tak. AB po prostu sprzedał moją rolę jako swoją. No i to jesteś niby amnezjakiem? No. Był amnezjakiem pewnie. Jestem. A nie, bo przecież nie zgłosiłem, to jest. Ja głosuję na Gremlina, on pierdoli głupoty. Zawsze. Wow. Jeśli rzeczywiście on jest amnezjakiem, nie wziął żadnej roli przez całą grę. Dobra. Lećmy na te kompsy. Jeszcze jest szansa na wygranie tego. Dondoran mi zaufał. Nie wiem czemu Szaro ufa Gremlinowi. Aż tak bardzo. Tak nie jestem strzelającym niestety. Kurde Bella. No szkoda, że nie mogę strzelać, no. Dobrze, naprawione. Tak.
Dobrze. No dawaj, no jaki masz ten? Czemu nie wziąłeś żadnej roli w takim razie w całą grę? Bo nikogo nie zgłosiłem. No dobra, no to... A nie były jakieś długie kile? Ale wiesz, że mi Gia dopiero zniknął pod koniec tej rundy. A, Gia ci zniknął, czyli jeszcze teraz mówisz, że byłeś jeszcze Guardian Angelem. Od razu zagłosowałem po tym, jak twierdziłeś, że jesteś tym... No bo próbujesz na mnie spuszować. Mhm. Oczywiście. Kogo broniłeś? Że kto? Kiotki. Chyba ja już nie wygram, więc ja mogę sobie trollować. Na Ibiego daj, jak wiesz, że nie wygrasz, to ten. Nie no, kurwa. Ja wiem, że killpad w momencie, w którym ja szaro i no... Co ty? Zobacz Gremlin, jestem pajacem. No wiem. No co ty gadasz w ogóle, Gremlin? Ja nie wiem, czemu ty, Saro, tak bardzo ufasz Gremlinowi, nie rozumiem tego. Bo my się przepsiłkujemy. A, przepsiłkujecie się, zajebiście. Tak. O, ja głosuję na Gremlina. Kim jesteś, AB? Nie mogę ci powiedzieć dobrej roli mojej. Nie jestem pajacem. No i co z tego, no? Dobra, pajacujesz. No to pajacuj. Bardzo dobrze. No mi to wszystko jedno, kto wygra, no. No ale to już nie, po prostu nie przedłużę, niepotrzebnie. A, czyli jesteś survivorem, nie pajacem. Jak przedłużać przecież, no? Nie, no dobrze robisz, dobrze. Dobra, po prostu zabijmy. Zabijmy Szaro. Dobra, no zakończmy to w jakikolwiek rezultacie, no. Ja proponuję, nie ma tego przedłużać. Co ty na to? Na ciebie? No na mnie, no. Dałem ci zabić jeszcze Gremlina. Ale nie trafił. Tak. Nie, no jak nie trafiłem? Nie, no po prostu... Ja żyję. Ale to nie ciebie chciałem zabić, chciałem po prostu losowo zabić, żeby skończyć tę rundę. No dobra, Nandaran, zagłosuję na ciebie. O, dziękuję. Widzisz, Gremlin, opłacało się pajacować. Opłacało się. Czemu mnie sprzedałeś zamiast z nami współpracować? Ale czemu tak ty miałeś taki szybki cooldown? Ale jest cały na Mandardoga. A kim ty byłaś? Zabiłaś Noilima, no, przy mnie. No, kim była, Szaro? Ja byłam weteranem. No ja miałem Mandardoga, więc miałem szybki cooldown. Ale serio, ten, ja tak słyszę nagle, no, byłem GA, ja tak, aha. No co, no musiałem jakoś, kurde, wymyślić historię na poczekaniu. Ja bym pajacował, jakbym przedłużał tak, że nie zmieniłoby to rozgrywki, no nie? Jeszcze jedna osoba. Nie mogliście wygrać, jedna i druga. To nie ma? Nie, no, my byśmy... A TM chyba wyszedł. Mogliście mieć jakiegoś szefa. A TM zmienił z Legionem. No dobra. Słapera. A Legion zdążył wejść do gry? Bo ty jest. A, jest. Dobra, rozpoczynamy. Kolejna runda. Robi Warlock, podwyższyknik rolę. O, kanale trzeba wygłosować. Dobrze, nie ma problemu, ale nie widzę żadnych przeszkód w tym wygłosowywaniu. Chyba tam jest wpisane Warlock, chociaż nie jestem przekonany. Musisz poszukać. No nie wszystkie role tam uzupełniałem, a Warlock jest jedną z nowszych ról. Topsa ze smugą po prostu. Leży. Ej, ktoś gdzie musiał zabić. Nie, źle, tak. W kolejnej rundzie. Tamtą rundę wygrali crewmate'ci. A już lecimy do kolejnej od razu, żeby nie tracić czasu. Bejcik, dobrze. Sheriff z baitem, idealnie. Czy jak zabije kogoś i się na mnie wywali, znaczy, że ja się wywalę na nim, to wtedy on to zgłosi automatycznie, aż jestem ciekawy. Ale nie chcę tracić znowu kolejnych 20 minut. Nie no, tam ta runda trwała chyba jeszcze 15 minut tak naprawdę. A dostałem tarczę od Szaro. Miło z twojej strony, bardzo mi się to podoba. Oj, nie zadziałało. Halo! Też wyjąłem! No nie no. Nie zadziałało, kurde bela. No dobra, weźmy tutaj. Zróbmy sobie wodę. Robione, super. Lecimy w takim razie sobie do kafeterii. Tutaj mamy Szaro. Dobrze. Witam serdecznie, co tam się wydarzyło? Tak, słucham. Tak, słucham. Ciao, kanale na komunikacji. Na komunikacji. Nikogo nie widziałam tam u góry. Okej. Okay. Ale dużo osób było po prostu lewej stronie. Taro raczej nie zabiła, bo wybiegała z dropshipa. Nie. A kto robił kabelka przed chwilą, jak ja tam przybiegłem? Gdzie? Na dole, tam na dropshipie, kto robił kabelki? Ja robiłam. Na dropshipie Szara właśnie robiła i ona wybiegała.
Dobrze, bo ja pobiegam do kafeterii. Ej! Mamy czyściciela chyba. No właśnie, czy mi się wydaje, że tylko dwa ciała pokazało. A nie, jedną wywaliło. Nie, dobra, wywaliło. A kogo wywaliło? Kanałę? Klaudynę. A nie, już myślałem, że kanałę wszedł i go wyjebał. No ogólnie to Nondoran był teraz w laboratorii, więc... Tak, wybiegałem i tam jeszcze jedna osoba była w środku, nie pamiętam kto. Wixa chyba, nie wiem. Nie, ja ją zgubiłem, nie wiem gdzie pobiegła. W labie jestem. No. A, no to faktycznie Wixa. No ja myślę, że te osoby, co były z plaży, są... Po prostu jestem mały, ale mi nic nie widzę. No raczej... Tego kila. Bierze ci Nondoran. No dobra, ja to jeszcze skipuję. O! Ale już postanowienie. No. Tak, postanowiłem. Śmieszy mnie to, że AB to powiedział i wszyscy zagłosowali. No. Nie, no, ktoś zagłosował na mnie. AB tak chce skipować, no. Ja chcę skipować, bo się za dużo nie dowiemy, no. AB nie chce rozmawiać. AB, czemu nie chce? Ja swoje powiedziałem. Sasi. Tego zdania nie zmienię. Musi się tak napierdalać tymi grzybami. Wybuchana fioletowo? A, te grzyby, no. No to są grzybki na tej mapie, które po prostu powodują, że jest się niewidzialny. W obrębie tego grzyba. Jak sobie nadepniemy na grzyba, to jest taki ten efekt i nie widać nikogo na obrębie tego grzyba oprócz siebie. O, teraz wybiegli. Ej, czemu nie ma Niku? To jest. Halo? O co chodzi? Czemu nie ma Niku? O co ci chodzi? Halo? To jest Kiotka chyba, no ale czemu ja nie widzę jej Niku? Halo? To dobrze? Co to ma być? Nie wiem. Legion. Wiedziałam, że mieli Nondorana, jak biegliście tam. Zastanawiam mnie to... Nondoran stoi na luniecie. Zastanawiam, coś się musiało zbugować, bo ogólnie jak Kiotka nie widziałem twojego niku w tej dżungli. Miejska dżungla. Ja ciebie widziałam cały czas. No, ja właśnie nie widziałem twojego niku. W sensie widziałem twojego skina, normalnie biegałaś, ale nie widzę twojego niku. Pod klakiem znowu w labie. Dlatego myślałem, że może jakiś morfling, dlatego tak za tobą biegałem. Byłem. To prawda. Ogólnie gdzie kim? Nie wiem, w berka się bawimy, no. Tak, w berka się bawimy, no. To, a gdzie to ciało ogólnie tak, jest? Tak, o to mi chodziło. Gdzie jest ciało? Jak na masz wejście do reaktora. Okej. Podejdź się, Nondoran ich uwielbia. AB raczej tego na początku. No nie, dobra, a powiedzcie mi tylko... A ty AB skąd przybiegłeś? Ja przybiegłem z meeting roomu. Ej, a powiedzcie mi tylko wenty, nie? Jakby który went byłem w kafeterii i przebiegłem z kafeterii w stronę dżungli. Nie przebiegłeś obok reaktora? Nie, co ty, nie dobiegłem tam. No mówię, że ja tam z Kiotką w berka się bawiliśmy. Ej, a kto ten, jaki went prowadzi do laba ogólnie, skąd? Do laba? Nie mam kurwa pojęcia. Gdzie jest laboratorium? A, to jest went... Splash zone chyba? Tam jest auta? Chyba jeden jest do splash zone'a. I pod storage'em chyba. Tak. Dobra, mamy dwóch impostorów. Na pewno pod storage'em i potem nie, gdzieś przez plaza zone. Albo tam przy dropshipie. No ta. Pamiętam, że wentowałem wtedy pod storage'em, ale chyba bardziej z plaza zone i nad meeting roomem. Na ja dormem. W greenhouse'ie, później zrobiłem te przesuwajki i zebrałem grzyby i kamulce. I tak długo tam siedziałeś. Sara może coś wiedzieć, bo tak zagłosowała. Dobra, to skipnijmy może. Się dowiemy. Dawaj, klakier. Klakier? Ja myślę. Myślę. Klakier dwa głosy dostał, ja pierdolę. Kurde, Bela. Wiem, że nic nie wiem. No i wymyślił. Dobra. To Szaro musiała coś wiedzieć w takim razie. Na pewno jest. Pójdźmy do tego reaktora, zróbmy tam temperaturkę. Ja będę zgłosić ten przycisk i się dowiedzieć od Szaro, co tam się wydarzyło. Myślę, że mogło też być tak, że Kiotka próbowała mnie tam zabić. Okej, dzień dobry. Tak, słucham. Słucham! Wytłumacz się, czemu jesteś blackmailerem? Kiotka, czemu na mnie zagłosowałaś? Chyba. To ty nas zagłosowałeś, czy nie? Chyba. Chyba. Dobra, Szaro, ty wiesz coś? Szaro, może coś powiesz.
Klakier się dziwnie zawrócił, jak... Oj, Klakier, czemu się dziwnie zawracasz? Jeszcze Kubiego mijałam, nie, no, tylko byłem... te dwie osoby. Klakier, ale... Nie, na chwilę minęło. Ogólnie byłem, no. Byłem pod storage'em, nalać sobie wodę i na dropshipa teraz pobiegłem, tam jakiegoś taska mam do zrobienia. Ale w tamtej rundzie. AB, 10 sekund przed reportem. Rundzie. Ale w tamtej rundzie? To... Bo masz GA? Tak. Jotka, no. Tak. A wiesz dlaczego się do tobą zawróciłem? Bo u mnie miałaś w ogóle tak, jak myślałem, że masz taki różowy nick w ogóle, nie? Aj, kurwa, no zestrzelili ją. No, Jotka i... jest impostorem, bo... Nie jest impostorem. 10 sekund w tamtej rundzie to tylko i wyłącznie za Kiotką biegałem. O, Kiotka. No się wjebałaś, no. Jak chcę wina, to jestem glitchem. No, ty kurde! Wygłosować ją szybko, szybko, szybko! 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 Dobrze. Elsa. Dobrze. Elsa. Dobra, no to co teraz, Klakier? Ale mamy dwóch impostorów. Najbardziej mi śmieszy to, że... Klakier jest czysty! Najbardziej śmieszy mnie to, że jeżeli jest Doomsayer, to on też zagłosował. Chodź, Klakier, chodź. Też mam tu kabelki, no, dobrze się składa. Chodź, chodź. Kurde, Bela, no nie był. Ajajaj. A było tak blisko, no. Dobra, ogólnie to... On się na tobie wyjebał. Tak, by się na mnie wyjebał. Ja, on był szeregiem. Jest czysty, więc zostaje dla mnie to Hubi i Nondoran. Czemu kurwa ja znowu? Ach, ten Hubi. Zostaw mnie w spokoju. Ona ma jakiś to... dzień tryhardowania na mnie. To znaczy mi się wydaje, znaczy ja mam 50-50. Troszkę podejrzenia co do Nondorana. Dobra, Hubi jest na rundy... wyczerpany. Znowu oczywiście muszę nie trafić, kiedy zostaje Hubi albo Klakier do... No, Hubi? Bycia impostorem. Wypowiedz się, bo chcę się odnieść. To znaczy, no bo myślałem, że Klakier albo Hubi byli backmailerem i oczywiście strzeliłem w Klakiera. Wybiegłeś z laba w pierwszej rundzie, nie? Tak. No, nie zadziałał bait. Później znowu się kręciłeś w dżungli, a kill też był ogólnie przyraźliwy. Dobrze, mogę ci powiedzieć cały mój ród. Z pierwszej rundy pobiegłem od razu do laba, zrobiłem tam taski i wybiegając minąłem Vixę i ciebie właśnie też biegającego. W drugiej rundzie robiłem taski w greenhouse'ie i później pobiegłem na lookout i patrzyłem na ciebie na laboratorium przez lunetkę. Czemu kłamiesz? Nie kłamie. Dobra, a swoją drogą mogę mi wchodzić Vixę, która jest albo że... Jesterem albo Egze? Ja? Co? Ja jestem no. Sirem, jestem czerwony. Chuja prawda, tak, kurwa. No, nie bo wiem, żeby się przyznała do swojej roli, ona coś... Ja nie powiem wiem, tak. Kurwa. Nie wiem, kiedy... Jedyny moment, kiedy mogłaś mnie sprawdzić, to jak biegliśmy do ciała Legiona, podajże, tak? Legiona, no Legiona. To był jedyny moment, kiedy mogłaś mnie sprawdzić. Jestem nigdy czerwony. Wcześniej nie widziałem cię, kurwa, w grze. A ja cię widziałam. Więc... Podoba mi się to ciśnięcie Vixy, ale nie wiem, jakby może być. Jesteś czerwony. No Vixa, a ty mówię, co, nie wiesz, jest co albo, strzelasz albo Nondoran? Jesterem, albo znowu Magiela z impostorem. Trzymam ręce w górze, dobrze? Może Vixa nie zabiła. Albo jest Egze. Kurde, szkoda, że Guardian Angela nie mogłem zabić w sumie. Ja pierdolę. Ty nie rozumiesz czegoś. Czemu wy na mnie głosujecie? No ja pierdolę, nie mogę. Bo to jesteś ty albo Nondoran. Oboje są! I Vixa wygrywa! Albo troluje po całej pizdzie. Zobaczmy. To jest kurwa żałosne. Strzelaj. Nie mogę strzelać, bo jestem dobrą rolą, a wy wyjebaliście mnie tak o! A kim bo byłeś? Vixa powiedziała, że jestem czerwony, investigatorem! Ale kłamiesz. Ale kłamiesz. Dobra, idę zrobić te taski. Chociaż tak raczej na taski tego nie wygramy, ale no... Jak już tu jestem, to możemy porobić. Najbardziej, że te taski mam w miarę szybkie. Ja spadam jak coś, za mnie lama wejdzie do 21. Ok. Papa, miłego. Elko. Dobra, kończymy tutaj taski. Tak, zrobione. Zostają mi dwa. No dobra, szybko do ogarnięcia. Tylko przypał, że są po dwóch stronach mapy. Dobra, zrobione. I ostatni task na dropshipie. Lecimy, lecimy. Lecimy, nie śpimy. O nie, jak kliknie przycisk, najgorzej. Albo nie kliknie. Ampi chyba po prostu przycisk. Dobra. Cyk, cyk i cyk. Dobra.
Te taski zrobione. Kto się opierdziela? Chcę sprawdzić. A zrobione. A zrobione. Zrobi... Nie zrobi... O nie, no Saro tasków nie robi. Saro task. No nie, no i chuj, no. Bombę tam podłożyłeś, naprawdę. Bo ja zrobiłem, nic nie zrobiłem, chciałem przy przycisku, chciałem zgłosić przycisk. Nie, no to Nondoran jest easy. No ja! Opierdalała się i przegraliśmy przez to. Karolina, nie, kto to tam był? Znaczy, tak, no dobra, Karolina. Nie przegraliśmy. Ja nawet nie podchodziłem. Przegraliśmy, ale no. Bomberem jesteś, przebrzydłem. Można było to szybciej wygrać. Żegnaj. Ale cisza. No, bo Nondoran się teraz skupia, bo strzela. Nie wie, w co teraz strzelać. Panuje w siebie. No, nieźle. W kogo strzelałeś? Tak obvious, że nie jest Sirem. A ja nie strzelałem Sia. Ja strzelam w imitatora, który wziął Sia. A, ciekawe, ciekawy wybór. Mogła klejmować Sia specjalnie po to. Dobra, kończymy odcinek. Tak. Elo.